Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie w kolejnym, czwartym już dniu moich sudeckich przygód. Dzisiejszy odcinek zacząłem w schronisku na Śnieżniku, gdzie regenerowałem się po wczorajszym dłuższym odcinku. I to chyba skutecznie, bo dzisiaj nie mam żadnych dolegliwości mięśniowych, stopy też w porządku. Strzelam, że to wszystko zasługa tego wczorajszego żurku, który chodził za mną już wczoraj, pewnie od połowy trasy, ale naprawdę jest pyszny, polecam się tutaj zatrzymać. No i całkiem nieźle wypocząłem. Dzisiejszy odcinek jest krótszy, ale można powiedzieć, że idę w nieznane, bo jeszcze tutaj nigdy nie byłem, więc będę odkrywał i odkrywał przed Wami, co tutaj ciekawego na szlaku można zobaczyć. Dosyć mocno wieje, nie wiem czy będziecie mnie słyszeć, no ale tak jak wspominałem wcześniej, idę dzisiaj trochę w ciemno, w znaczeniu takim widokowym, nie oglądałem oczywiście zdjęć z tych miejsc, które będę mijał. No i minąłem właśnie mały Śnieżnik, z tego co widziałem na mapie. No i lekkie rozczarowanie, bo chyba liczyłem na to, że cokolwiek będzie z niego widać. No ale wokół same drzewa, mimo wszystko ma to plus. Bo ponad granicą lasu potwornie wieje i tutaj docierałem te podmuchy, no a tak jest troszkę lepiej pod tym względem. Wieje, ciągle wieje, dlatego musiałem zmienić stylówkę, jak się Wam podoba. Natomiast znalazłem taki świetny kamień, z którego sporo widać. Nie podejmę się oceny, co konkretnie, bo tak jak mówiłem, jestem w tych stronach nowy. Ale jeżeli się nie mylę, to po drugiej stronie widać już Trójmorski Wierch i z tego co kojarzę, tam już jest jakaś wieża widokowa. Dotarłem na sedlo puchacza. Puchaca? Ciekawe, czy można to przetłumaczyć jako przełęcz sowia. Pewnie nie można. Ale tutaj też jest tabliczka, która mówi o tym, że do Trójmorskiego Wierchu zostało 45 minut. No i myślę, że takim spacerowym tempem będę zmierzał na wierzchołek, bo po tym wczorajszym dniu dzisiaj postanowiłem nie podkręcać tempa, tak sobie po prostu leniwie wędrować. Nieśmiało pokazuje się już wieża na Trójmorskim Wierchu. No ale zanim tam się wgramolę, a przynajmniej spróbuję, to podzielę się z Wami jeszcze ciekawostką. Bo to dosyć ciekawy szczyt i tę ciekawostkę zdradza też jego nazwa. Bo Trójmorski odnosi się do faktu, że biorą tutaj na jego zboczach początek rzeki, które kończą w zlewisku trzech mórz. Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Czarnego. I jest to jedyne takie miejsce w Polsce. I zaledwie jedno z sześciu w całej Europie. Sailors passing on the street, are you ready for peace? No nie wierzę. Nie da się wejść na górę, bo te pierwsze schodki, które tam prowadzą, po prostu zostały rozebrane. Nie wiem, być może ta wieża nadaje się już do rozbiórki, może będą jakieś prace remontowe przeprowadzane tutaj. No ale niestety, nie uda mi się dostać na górę. Ale na pocieszenie okazuje się, że coś tutaj jednak ze szczytu widać. Jest to okazały widok na Kotlinę Kłodzką, więc zadowolę się tym i zrobię sobie krótką przerwę.
Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. We will keep it steady. We will be the confetti. Chyba zrobię na koniec roku taką składankę z wszystkich takich łudząco podobnych do siebie fragmentów szlaku, których tutaj już w zasadzie od wczoraj nie brakuje. Może się to wszystko zlewać, jeśli chodzi o wspomnienia. Dlatego zrobię konkurs i kto rozpozna najwięcej fragmentów, opiszę, na jakim odcinku dana ścieżka się znajdowała, ten wygra. Bo naprawdę schodzi się całkiem ok, nie narzekam na to. Natomiast tak pewnie po jakimś czasie, jeżeli będę sięgał pamięcią, no to zleje mi się to wszystko w takie jedno leśne wspomnienie. Grass is greener on this side, are you ready for new? New beginnings, new pride, let your spirit shine through. Ale piękna polana, zdecydowanie moje klimaty, strasznie sielsko, no pięknie tu jest. To jest mniej więcej w miejscu, w którym schodzi się z tego przejścia granicznego Jodłów, Horni Morawa, chyba dobrze kojarzę, wzdłuż zielonego szlaku. No ale przypominam, że zawsze w opisie umieszczam mapkę do przebytego dystansu. No cudnie, a to co przede mną jest po prostu rewelacyjne. Czuję się tutaj trochę jak w moim Beskidzie Niskim. Mówię moim, bo mam tam względnie blisko i dosyć często odwiedzam no ukwiecone polany, pagórki, lasy wokół. Do tego taka piękna pogoda. Moim zdaniem to póki co jeden z mocniejszych punktów dzisiejszego odcinka. Był las, a teraz dalej takie urokliwe łąki, co może zwiastować, że zbliża się jakaś cywilizacja. I dobrze by było, bo moje zapasy powoli się kończą. Nie wiem, chyba od 2 dni nie spotkałem po drodze żadnego sklepu. Jedyna szansa, żeby cokolwiek zjeść, no to w schronisku na śnieżniku, a tak muszę polegać na suchym prowiancie, który właśnie się kończy. Dobrze by było coś zjeść normalnego wreszcie, ale z tego co patrzyłem na mapę, już niedaleko będzie miejscowość Pisary, no a później, jeśli nic się nie uda w tej pierwszej, to między lesie, to tam już na pewno coś będzie. Jest i pierwszy asfaltowy odcinek tego dnia, ale wyjątkowo mi to nie przeszkadza, bo to potwierdza też moją wcześniejszą tezę, że gdzieś tu musi być cywilizacja. No teraz pozostaje tylko znaleźć miejsce, gdzie będzie można coś zjeść. A już myślałem, że się uda, ale tutaj to chyba niczego nie dostanę. No nic, trzeba iść dalej. No cóż, było blisko, ale się nie udało. Nie znalazłem żadnego sklepu. Znalazłem jeden bar, restaurację, ale mieli jeszcze zamknięte, więc nie chciałem czekać, zwłaszcza, że do Międzylesia pozostała pewnie jakaś godzina marszu, więc już sobie tam jakoś powolutku doczłapię. Widzę już zabudowania Międzylesia, więc powoli będę się z wami żegnał, bo to meta mojego dzisiejszego odcinka. Wstępnie planowałem podejść troszkę dalej, no ale nie udało mi się tam znaleźć noclegu. Czasami tak bywa, więc będę regenerował się tutaj.
powoli dojrzałem też do decyzji chyba w ciągu tych 4 dni, żeby odesłać do domu ten mini statyw, o którym wam wspominałem. On nie jest przesadnie ciężki ani duży, ale w ostatnich 4 dniach wykorzystałem go może w 9 kadrach ledwie i nie zapowiada się, żeby w przeciągu następnych kilkudziesięciu kilometrów coś miało się tutaj zmienić, więc chyba bez sensu go nieść i czekać na jakiś jeden kadr życia, skoro można zrobić miejsce na jakieś pyszności w plecaku. No i widzimy się w kolejnym odcinku moich sudeckich przygód. Zachęcam oczywiście do śledzenia, do subskrybowania i do zobaczenia. Cześć!